Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej książkowej recenzji. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy Wilczyca pani Katarzyny Bereniki-Miszczuk, czyli drugi tom, druga część Wilka, spodobała mi się, przypadła mi do gustu, czy niekoniecznie i najchętniej bym o tej książce zapomniała, koniecznie oglądajcie dalej. To tak naprawdę drugi tom historii odnośnie naszej głównej bohaterki Margo Cook, która z Nowego Jorku przeprowadziła się z rodzicami do Wolftown i losy Maxa, który będąc dzieckiem był ofiarą eksperymentu pewnego laboratorium, które testowało na nim różne mieszanki genetyczne i przez to nasz chłopak może się zmieniać w wilka, ale nie tylko on, bo także wiele innych dzieciaków z tego samego rocznika. Mówię dzieciaków, bo tutaj bohaterowie mają gdzieś koło 16-17 lat, ale powiem Wam, że czasami po prostu czytając tą książkę miałam wrażenie, że to są piszczące 12-13 latki. Ja wiem, że pani Katarzyna Berenika-Miszczuk pisząc tą książkę była właśnie w okolicach 15 roku życia i te książki, które mamy teraz, mówię zarówno o Wilku, jak i Wilczycy, są wznowieniami z 2004 roku czy 2006 roku, teraz już nie pamiętam, no w każdym razie dawno, dawno temu. I jest to historia, właśnie już mówiłam to przy okazji pierwszej recenzji, czyli przy recenzji Wilka, że jest to historia, która po pierwsze może nie spodobać się starszym odbiorcom i po drugie jest właśnie w taki sposób trochę napisana, żeby bardziej trafiać do tych młodszych odbiorców niż do starszych. I ja nie powiem, bo pierwszy tom koniec końców mnie do siebie przekonał i bardzo mi się podobał. Ten jakby kontynuuje losy dwójki naszych bohaterów. One się trochę tak rozprzestrzeniają, dzieje się więcej akcji. Aczkolwiek zdecydowanie mniej mi się podoba niż pierwszy tom. Jestem niepocieszona tym, jak wygląda nasza główna bohaterka, za którą już tak naprawdę w tym pierwszym tomie nie przepadałam, ale za każdym razem w tym drugim tomie nie przepadam za nią bardziej. Wydaje mi się właśnie, mimo swoich tych 16 lat czy 15, wydaje się być właśnie taką z jednej strony rozwydrzoną, a z drugiej strony taką piskliwą, upartą, upierdliwą 12-latką albo 11-latką. W sensie były takie momenty, że aż po prostu mi się momentami nie chciało tego czytać. Jak jeszcze Margo wspominała o tym, jak się spotyka z Maxem, albo jak się gdzieś całują, albo coś innego. No, to było takie bardzo dziecinne, jakoś tak napisane, że to w ogóle zupełnie do mnie nie trafiło. Myślałam, że ten drugi tom sprawi, że ta seria mi się jeszcze bardziej spodoba, a tak naprawdę sprawił, że podoba mi się mniej. I właśnie tutaj, w tym tomie, najwięcej akcji rozgrywa się właśnie między naszymi nastolatkami, bo tutaj w grę wchodzi nie tylko Margo i Max, ale także Yvette, Aki, czyli najlepsi przyjaciele naszych głównych bohaterów oraz cała grupa innych nastolatków, którzy też na własnej skórze mogą się zmieniać w wilka, bo też byli właśnie takimi obiektami badań instytutu. Powiedziałam wcześniej laboratorium, ale oficjalnie to się nazywa instytut. No i właśnie grupa nastolatków walczy z wielkim instytutem, po stronie którego stoi chyba i FBI, i CIA, i w ogóle wszystkie inne tajne służby. No i jak możecie się spodziewać, ta historia ma w sumie tak naprawdę jedno zakończenie, czyli takie dobre, jakby nie będę Wam zdradzała co, ale jakby tutaj wiele rzeczy jest naprawdę przewidywalnych. Aczkolwiek zakończenie z jednej strony trochę mnie zdziwiło, bo niektórzy bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają, których będziemy lubić, okażą się zupełnie inni na sam koniec. Więc tutaj było takie jedno zaskoczenie, za które daję tej książce bardzo duży plus. Ale pod każdym innym względem, no, byłam niepocieszona. Jakoś zupełnie inaczej sobie wyobrażałam tą historię i myślałam, że ona po prostu w tym drugim tomie będzie troszkę taka bardziej dorosła, ale no, pojawiają się takie jakby stereotypowe losy młodzieżowych romansów. Tak ja bym to odegrała, bo pojawiają się nam tutaj dwie dodatkowe osoby, Karol i Carlos prawdopodobnie,
którzy mają w jakby związku naszej pary głównych bohaterów trochę namieszać, ale jakby nie kupuję tego w ogóle. I tutaj po raz kolejny zgodzę się w 100% z autorką, czyli z panią Katarzyną Bereniką Miszczuk, że będzie to historia, która nie przypadnie do gustu wszystkim i w szczególności nie przypadnie do gustu starszym odbiorcom, takim jak ja, a w sumie nie jestem jakoś mega stara, bo mam 27 lat i lubię młodzieżówki i zawsze jakby czerpałam dużo radości i dużo przyjemności z czytania młodzieżówek, jednak no ta totalnie do mnie nie trafiła. W sensie nie zdziwię się, jeżeli na przykład wśród osób w moim wieku będą osoby, którym się ta książka spodoba i jakby ja nie mam nic przeciwko temu, ale ona do mnie osobiście zupełnie w ogóle nie trafia. Są pojedyncze elementy, które mi się, no powiedzmy, że spodobały, jakieś pojedyncze akcje, które wydawały się ok, ale tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że w bardzo taki kiepski sposób była przedstawiona ta walka młodzieży, dzieciaków z bardzo poważnym instytutem, który powinien być bardzo dobrze zabezpieczony i w ogóle no, powinien być dla takich dzieciaków niedostępny. Z drugiej strony dla mnie bohaterowie bardzo kuleli i byli często bardzo właśnie wkurzający, w szczególności nasza główna bohaterka. I jest to historia po trzecie mega przewidywalna, która no... Z jednej strony czytało się szybko, fajnie i elegancko, ale z drugiej strony jakby ja osobiście nie odczuwam satysfakcji z czytania tej książki. Jedyna satysfakcja, jakieś pozytywne emocje, jakieś szczęście, które się pojawiło, to właśnie było po skończeniu czytania tej książki. Więc no, kocham panią Katarzynę Berenikę Miszczuk właśnie za cykl Kwiatu paproci i będę się bardzo, bardzo, bardzo powtarzać za każdym razem, jak pojawi się właśnie pani Katarzyna na pierwszym planie. Kocham Szeptuchę i kocham cały cykl Kwiatu paproci, tak jak wam przed chwilą powiedziałam. Właśnie dlatego w związku z tym cyklem sięgnęłam po inne książki właśnie tej autorki i mam zamiar sięgnąć po więcej książek, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj główny taki motyw, w jakim pani Katarzyna Berenika Miszczuk pisze, to jest to, żeby jej książki, jej różne tytuły trafiły do różnych grup odbiorców i właśnie Wilk i Wilczyca, no to jest właśnie młodzież, taka totalnie młodzież. W sensie, jeżeli bym miała komuś to polecić, to właśnie osobom do 18 roku życia i no niekoniecznie ktoś starszy. Ja obstawiam, że na pewno znajdzie się ktoś, komu się te książki spodobają, a będą na przykład starsi niż ja, ale no ja tego totalnie nie kupuję. I jest mi przykro, jeżeli kogoś uraziłam tymi swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli wam się ten cykl bardzo podobał, zarówno Wilk, jak i Wilczyca, koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, bo chciałabym wiedzieć, co wam się bardzo podobało w tej książce, albo co wam się nie podobało i jakiego wy jesteście zdania. Jeżeli wasza recenzja tej książki znajduje się gdzieś na waszych kanałach na YouTubie albo na blogu, to koniecznie też mi dajcie znać, podlinkujcie, ja chętnie zobaczę, chętnie przeczytam, chętnie posłucham i też się sama do tego odniosę. Natomiast no, takim trochę mało pozytywnym akcentem chyba będę już tą recenzję kończyć. Bo no jest mi przykro, za każdym razem jak jakaś książka nie do końca mnie przekonuje, jest mi na koniec strasznie przykro i się robi smutno i w ogóle jakoś tak kiepsko, ale no Wilczyca no to jednak no nie, wydaje mi się, że właśnie to jest po pierwsze dobre dla młodych czytelników albo dla osób, w szczególności dziewcząt, które chciałyby się jakby tak wiecie wdrożyć w czytanie i zacząć od czegoś, to właśnie Wilki i Wilczyca będą dobre na początek, ale jakby... dla dojrzalszego czytelnika, dla kogoś, kto nawet lubi młodzieżówki, ale niekoniecznie aż tak banalne, proste historie z tak płytką, wydaje mi się, główną bohaterką, to niekoniecznie akurat to. Może moje odbieranie i postrzeganie tej książki też jest trochę za bardzo na nie. Na pewno bym znalazła kilka takich pozytywnych elementów, które by mi się spodobały i na pewno z innymi recenzjami pod wieloma względami się zgodzę, aczkolwiek ja już po prostu nagrywając ten film po iluś tygodniach przerwy jakby po przeczytaniu tej książki, no widzę sporo jej wad i mam więcej właśnie takich negatywnych odczuć niż pozytywnych,
No i o ile pierwszy tom wzmagał we mnie takie pozytywne emocje i pozytywne wspomnienia właśnie względem Zmierzchu, gdy to ja byłam młodsza, o tyle ten drugi tom mnie po prostu do siebie zniechęcił i to by było tyle w tym temacie. Przepraszam, że tak negatywnie i w ogóle nie fajnie, ale wydaje mi się, że znaczy inaczej. O każdej książce trzeba porozmawiać, każdą książkę trzeba przetrawić. Ja trawię je w ten sposób, że nagrywam wam recenzję i mówię, co mi tam na sercu leży. Natomiast mam nadzieję, że i od was jakiś odzew usłyszę i jakoś przemówicie mi może do rozsądku, żebym była bardziej optymistycznie nastawiona. No ale tak, o każdych książkach trzeba rozmawiać i o tych, co się podobają i o tych, co niekoniecznie się podobają. I tym takim akcentem chciałabym właśnie zakończyć, żeby już nie przedłużać tej swojej męki dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli w jakikolwiek sposób ta recenzja wam się spodobała, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Zostawcie po sobie ślad w komentarzu, bo no, bardzo bym chciała, żeby ktoś mnie jeszcze jakoś pozytywnie nastroił do tej książki. Nie chcę zostawać z niczym, znaczy nie chcę zostawać z tą serią w takim po prostu niedopowiedzeniu i po prostu jakoś się z nią w minimalnym stopniu pogodzić. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a moje filmy w jakiś sposób wam się podobają i chcielibyście być na bieżąco, zapraszam was do subskrybowania i dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach, nie tylko książkowych recenzji. A w tym momencie życzę wam miłego dnia. Widzimy się wkrótce, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!